Państwa, no chyba wszystko zostało powiedziane, no naprawdę stworzyliśmy znakomity zespół i podkreślę to słowo zespół dwa razy, bo myślę, że w tym był klucz do sukcesu. Tak jak powiedział Daniel, nie było indywidualności, graliśmy pod zespół, graliśmy, żeby wygrywać. Może nie były to piękne mecze, ale skuteczne i o to w tym wszystkim chodziło. Nie jest to jazda figurowa na lodzie, ani jak oni śpiewają, także nie bardzo się tym interesujemy. Ważne, żebyśmy mieli trójkę z przodu, a i troszeczkę mniej na koniec meczu, także to jest najważniejsze. Cóż, Daniel stworzył grupę, która się zaakceptowała, mieszanka młodości z siatkarzami dojrzałymi, to wypaliło i trafił w dziesiątkę. Zobaczymy, jak z moim głosem, bo coś już znika. Ale nic, zwycięstwo w sercu się rodzi. Myślę, że w bólach też. W moim bólach serca. W moim przypadku. Nie, jedno to, co już mówiliśmy tutaj, już Paweł to powiedział naprawdę. Została stworzona grupa, która siebie szanuje, akceptuje. Która naprawdę jest takim prawdziwym zespołem. Przykładem jest chociażby to, że Świder przyjechał do nas, naprawdę dzięki Świder. Widać, że ten chłopak czuje się w tym zespole i tak samo my czujemy, że on cały czas jest w tym zespole. Także to są takie właśnie symboliczne gesty, że coś trenerzy zbudowali naprawdę dużego i mam nadzieję, że to jest taki twardy fundament, żeby stąd nie wygrać znowu kiedyś tam coś, tylko żeby stąd próbować naprawdę, bo wiara w to jest i teraz już są umiejętności, żeby gdzieś tam dalej po tych podium sobie tak skakać w różnych imprezach. Fajnie by to było, oczywiście nie zawsze się wygra, będą momenty gorsze, ale wiem jedno, że nawet jak będą te momenty gorsze, to idziemy tak samo jak po zwycięstwie, tak samo po przegranej wszyscy razem i z tego najbardziej się cieszę.